Na korzystających z solarów pada strach. W jednym z domów dochodzi do pożaru. Solarne buble za miliony. To tytuł z okładki Dziennika Wschodniego sprzed 3 tygodni. A w artykule autor opisuje m.in. kolektory zainstalowane w Lubartowie na dachach domków jednorodzinnych. Z artykułu wynika, że instalacja potrafi się zapalić. O problemie mówił podczas ostatniej sesji przewodniczący Rady Jacek Tomasiak. Zacznijmy jednak od artykułu. Autor opisuje w nim pana Grzegorza z Lubartowa, który skorzystał z ostatniego projektu proponowanego przez Urząd Miasta w Lubartowie. Dzięki wsparciu zewnętrznemu na swoim dachu posadowił kolektory, a w piwnicy instalację, która miała tłoczyć ciepły, a chwilami gorący glikol do wężownicy w zasobniku. Mówiąc innym językiem, zamieniać ciepłe promienie słoneczne na ciepłą wodę w kranie. I wszystko było w porządku, ale tylko nieco ponad rok. W styczniu zamiast ciepłej wody pojawił się swąd palonej instalacji w piwnicy. W piwnicy nagle pojawiło się bardzo dużo dymu. Paliła się instalacja solarna. Zbiegłem na dół i próbowałem gasić. Żona zadzwoniła po straż pożarną. Dzielił się swoimi przeżyciami z dziennikarzem Dziennika pan Grzegorz. O artykule i o niebezpiecznych instalacjach mówił podczas ostatniej sesji przewodniczący Tomasiak. Kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać, to co mogliśmy przeczytać w Dzienniku Wschodnim z dnia, gdzież oni tutaj mają tą swoją datę, numer 33, no z zeszłego tygodnia na pewno, nie mam tutaj dokładnej daty, ale mamy taki artykuł na okładce, z 16 lutego jest, mamy solarne buble za miliony artykuł. I chciałem się zapytać o kilka kwestii związanych z tym, bo jest tutaj wymieniony również Lubartów. Jest również skarga, jest również cytowany mieszkaniec Lubartowa w tym artykule, więc chciałem się zapytać o kilka kwestii, a jeszcze druga rzecz jest taka, panie burmistrzu, że jeżeli nie zapoznaliście się państwo ze wszystkimi zdjęciami, które, bo nie były publikowane w gazecie, to zachęcam, żeby wejść na stronę internetową, bo tak wyglądają kotłownie mieszkańców, którzy założyli sobie solary. Tak. Jedna jest z Lubartowa, druga jest z Kamionki. Spłonęły po prostu kotłownie w związku z tym, że została błędnie przygotowana dokumentacja techniczna, jeżeli chodzi o budowę tych instalacji. Te instalacje zagrażają funkcjonowaniu pojedynczych mieszkańców, tak naprawdę mogą wywołują już pożary, przepraszam, więc nie mogą. I chciałem się zapytać o kilka kwestii związanych z tym, o czym zapisała gazeta Dziennik Wschodni na okładce. Jednocześnie wypowiedział się mieszkaniec Lubartowa, jednocześnie zamieścił zdjęcie swojej kotłowni, a mianowicie o kilka kwestii. Czy miasto planuje, aby w mieszkaniach, w tych domkach jednorodzinnych założyć dodatkowe zabezpieczenia i te zabezpieczenia, znaczy i koszt zostaną założone? Czy będą musieli indywidualnie za te dodatkowe zabezpieczenia przeciwko przegrzaniu tej instalacji płacili indywidualni mieszkańcy, czy też będą poniesie te koszty miasto Lubartów? Druga rzecz, czy w związku z tym artykułem odbył się przegląd wszystkich instalacji w Lubartowie w tych mieszkaniach? Czy sprawdzono pozostałe instalacje? Czy przeprowadzono wywiady z mieszkańcami? Czy tak jak w tych przypadkach instalacja po prostu nagrzewa się do niebezpiecznych wartości, przegrzewa się, stapia wszystko co jest naokoło, plus dokonują się zapłony w kotłowniach? Jakie stanowisko w tej sprawie zajął inspektor nadzoru, który czuwał nad całą inwestycją? Byliśmy przekonywani, że po pierwsze jest to osoba, która jest fachowcem, po drugie, że instalacje, które będą w Lubartowie zainstalowane, są najlepszymi instalacjami, że nie będzie żadnego problemu, że jest po prostu Ameryka, a tymczasem okazuje się, że przetarg, który się odbył, przypominam, w trybie zaprojektuj i wybuduj, spowodował, że daliśmy pełną możliwość stronie, która wydała przetarg, zarówno zaprojektowania instalacji, jak i później realizacji tego przedsięwzięcia, a inspektor na tym wszystkim czuwał. Stąd moje pytanie, jakie zajął zdanie w tej sprawie inspektor nadzoru. Jednocześnie chciałem się zapytać, czy w związku z tym, co się dzieje, są jakieś przewidziane kary dla firmy, która wykonała tę instalację i jakiej wysokości są to kary? Czy miasto zleciło firmie naprawy i czy miasto zabezpieczyło się w umowie na taką ewentualność? Oraz tutaj bezpośrednio chciałem się zapytać, kto był odpowiedzialny za odbiór tej dokumentacji technicznej, jeżeli chodzi o bezpośrednio zarząd naszego miasta, pan burmistrz, pan wiceburmistrz, kto był do tego delegowany, kto po prostu wyrażał zgodę na to, aby ta dokumentacja techniczna
finalnie była odebrana. I jednocześnie chciałem zapytać się, co miasto również zrobiło, aby zabezpieczyć tych użytkowników. Jednocześnie chciałem się dopytać, co się dzieje z przedszkolami i szkołami. Czy tam odbyły się takie przeglądy, bo tam również zostały zainstalowane przez tego samego wykonawcę te same kolektory słoneczne. I kiedy się odbyły te kontrole w przedszkolach oraz w szkołach? Pan przewodniczący Tomasiak, no ze swoistą, niestety powiem dla siebie, taką oceną, że jeśli nie jego, to wszystko jest bubel. No powiem szczerze, zupełnie się nie zgadzam. Jeśli chodzi o solary, to naprawdę, i to mówią użytkownicy, mówią nasi mieszkańcy, na te 850 instalacji, które żeśmy wykonali, to mieszkańcy są zadowoleni i są bardzo zadowoleni. Więc zupełnie się nie zgadzam, że to jest bubel zrobiony. Znaczy ja nie wiem, co gazeta napisała. Pan radny żyje w mieście i rozmawia z ludźmi, bo rozmawia. Natomiast rzeczywiście zdarzył się przypadek pożaru u jednego z... taką mam wiedzę, u jednego z gospodarstw. Jest w tej chwili oceniana przyczyna, bo nie ma jeszcze i ubezpieczyciel tutaj wchodzi w grę, jest nadzór, inspektora nadzoru, jak również firmy. Na tą chwilę nie ma jakby oceny, co było przyczyną, bo z tego, co mi kolega tutaj z Wydziału Infrastruktury i Rozwoju powiedział, przyczyną taką bezpośrednią była energia elektryczna, nie zwarcie energii elektrycznej, więc zobaczymy, jak zostanie ocenione i będziemy oczywiście podejmować dalsze kroki w tej sprawie po ocenie. Natomiast no, zupełnie nie akceptuję takiego stwierdzenia, że to buble, no bo jest to krzywdzące dla nawet dla użytkowników, którzy są zadowoleni z tego. No nie patrzę na gazetę, sprawdzaj, nie czytałem, bo nie widziałem, natomiast nie każdy artykuł w gazecie, a pan wielokrotnie wie, że pan się nie zgadzał z treściami zawartymi w gazecie. Tomasiak zadał szereg pytań, na żadne nie otrzymał odpowiedzi. Burmistrz zarzucił natomiast przewodniczącemu, że ten ostatni ocenił, że instalacje założone przez miasto to buble. Przypomnijmy zatem jeszcze raz artykuł Dziennik Wschodni, czyli gazeta wydawana w całym naszym województwie. Na pierwszej stronie określiła instalacje m.in. z Lubartowa jako solarne buble za miliony. Na ten sam artykuł powołał się Tomasiak, a burmistrz nie po raz pierwszy zamiast odpowiedzieć na pytanie zaatakował zadającego pytanie. Przypomnijmy, że Tomasiak dopytywał m.in. o stanowisko, jakie zajął inspektor nadzoru, o przeglądzie instalacji, co w świetle doniesień prasowych wydawało się czymś oczywistym. O wadze inspektora nadzoru podczas tworzenia dokumentacji mówił inwestor, który na lubartowskich dachach i w lubartowskich piwnicach pod nadzorem wspomnianego inspektora zainstalował solarne instalacje. Żeby jeszcze doczytał w warunkach technicznych, co to są zabezpieczenia specjalne i szczególne. I też jeszcze uwzględnił i wtedy może też zwiększymy jakąś ilość instalacji. No jeżeli Państwo wezmą na siebie i podpiszą oświadczenie odnośnie ZWIK-u, odnośnie energetyki, nie ma problemu, tak? Tylko odpowiedzialność będzie po Państwa stronie. To są normalne warunki techniczne i to są... Nie, ale przepisy mówią jasno. Półtora metra musimy się odsunąć od terenu, który ma uzbrojenie, jakie ma na mapie. Mapa jest aktualna. Nieprawda. No dlatego chciałem z projektami... Z jakiego artykułu i... Proszę Pana, pan pozwoli skończyć, dobrze? Moim zastępcom. Dobrze. A pan jest projektantem? Nie jestem. Nie mam takiego obowiązku. No to prosiłbym. Mam swojego kierownika budowy. Żeby projektant dopatrzył i... Tym bardziej, że rozmawiał pan akurat z projektantem. Znaczy, to jest pan projektant, który też twierdzi, że półtora metra... W każdych warunkach gazownicy dają takie wymogi. Półtora metra należy się co najmniej odsunąć. Tak, w warunkach technicznych ustalamy. Tak? A wiecie panowie, co to są zabezpieczenia szczególne, specjalne? Proszę pana, ale myślę, że szkoda pana prezesa czasu i kilku z nas, jeżeli będziemy się wymieniać technicznymi argumentami, spotkacie się panowie i tyle. Tutaj nie dyskutujemy w strefie ochrony bezpośredniej, nic nie lokalizuje. No tak. Jeżeli otrzymają Państwo zgodę z gazowni na posadowienie na rurociągu, nie ma problemu. Nie. Jeszcze jedna rzecz. Inspektor nadzoru, jeżeli nawet, prawdopodobnie, wykonawca teoretycznie mógłby zrobić wszystko, teoretycznie, ale inspektor może to lub nie musi odebrać. Więc ja proponuję, jeżeli pan prezes bardzo słusznie zaproponował, niech się merytoryści siądą we trzech, prawda? Tak jest. I to będzie najważniejsze, bo ja bym prosił, żeby było w protokole. Na ten temat
Nie będziemy tutaj się wymieniać informacjami, a wy będziecie się przepychać takimi troszeczkę większą wiedzą lub mniejszą wiedzą, to już nie ma znaczenia. Nie? Posiądziecie, pokażecie dokumenty, pokażecie artykuł taki i jeden i druga strona musi to zatwierdzić. Tylko zwracam uwagę, ostatnią instancją do zatwierdzenia jest inspektor nadzoru. Zatrudniony w wyborze przetargu, wybrany tutaj. Oczywiście, że tak. I tutaj zwracam na to uwagę, że dla zamawiającego jego podpis, tylko i wyłącznie jego podpis, jest podstawą do tego, żeby zatwierdzić projekt. Niezależnie od doniesień prasowych postanowiliśmy sami sprawdzić, czy faktycznie instalacja solarna wywołała pożar w Lubartowie. W dniu 22 stycznia dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Lubartowa zostały zadysponowane do pożaru pomieszczenia kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie miasta Lubartowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że w pomieszczeniu kotłowni miał miejsce pożar urządzeń wchodzących w skład instalacji solarnej. Ogień został ugaszony poprzez wodę wylewającą się z przepalonej rury z tworzywa sztucznego. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu pomieszczenia objętego pożarem oraz na sprawdzeniu pozostałych pomieszczeń pod względem tlenku węgla. W tym zdarzeniu spaleniu uległa instalacja solarna w budynku mieszkalnym oraz instalacja elektryczna oraz instalacja wodno-kanalizacyjna. Naszej redakcji udało się także dotrzeć do zdjęcia z lubartowskiej piwnicy, jakie zrobiła Straż Pożarna. Na zdjęciu widać doszczętnie strawioną przez ogień instalację. Nie da się ukryć, że w pożarze spłonęła pompa tłocząca glikol. Na rurach doprowadzających ciepło do zasobnika stopiła się izolacja. Podobnie zresztą jak i na zasobniku. Zdjęcie zmusza do uruchomienia wyobraźni i do zastanowienia się, co by się mogło stać, gdyby do podobnego zdarzenia doszło w szkole lub przedszkolu. Prasa pisze, że między innymi w lubartowskich domach zainstalowane zostały buble. Burmistrz uważa, że jest zupełnie inaczej. Zarzuca przewodniczącemu, że to ten ostatni, a nie Dziennik Wschodni użył słowa bubel. Szkoda tylko, że ostatecznie mieszkańcy domków jednorodzinnych, ale co również istotne, także rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół nie dowiedzieli się, czy po ostatnim pożarze ktokolwiek dokonał sprawdzenia instalacji.